Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Mineralis i zapraszam was na kolejnego vlogu. Dzisiaj będzie trochę tak informacyjnie, ze względu na to, że zamówiłem sobie kolejną paczkę i chyba szykuje się najdłuższy unboxing w historii tego kanału. Otóż nie będę już krył, co zamówiłem, może od razu sobie wyjdę na stronę, tam gdzie jest zapisane, co ja zamówiłem i gdzie ja zamówiłem. Oczywiście wszystko na ale drogo, a co ja zamówiłem już wam mówię, oczywiście muszę włączyć stronę i tak dalej, to się będzie ładowało, bo mój komputer jest z błota i liści, także ja za to nie odpowiadam. Kup sobie nowego laptopa! Okej, dobra. Aha, jeszcze trzeba się zalogować. Nie. Okej. Ogólnie to zamówiłem sobie trzy minerały. I one są dosyć małe, jeżeli chodzi o okazy, ponieważ tak naprawdę wolę mieć coś, a nie mieć tego dużo. Chociaż w sumie fajnie by było mieć tego dużo, ale żebym w ogóle coś miał. I teraz tak, kupione. Muszę zobaczyć, co kupiłem w sumie, bo już nie pamiętam. Na pewno, albo dobra, aha, na pewno zamówiłem fluoryt, oczywiście w formie oktaedrowej, czyli, no, zobaczycie na unboxingu, lapis lazuli, czyli coś dla minecraftowców, też będzie taki okaz, fluoryt będzie też, no wszystkie okazy będą takie trzy. Robisz mi lazuś, tak? Zamknę może oko. Dobra, kontynuujmy. Czyli tak, lapis lazuli taki okaz, fluoryt taki okaz i jeszcze kokumbit też mniej więcej taki okaz. Także będziecie mieli unboxing już, jak paczka dojdzie. Tym razem będzie priorytetowa, także mam nadzieję, że dojdzie w 2 dni. I nie będzie żadnych komplikacji. Co do komplikacji, z tamtą paczką, czyli akwamarynie w kwarcu, nastąpił mały fail. Mały. Ponieważ Allegro oczywiście dało dupy i niestety postanowiło wyświetlić te aukcje, które niestety zostały już sprzedane. Zamówiłem paczkę, która została zamówiona w kwietniu. No i jako, że nie sprawdzam często maili, to po prostu, jakby to powiedzieć, nie zauważyłem wiadomości, że trzeba podać numer konta, żeby zwrot pieniędzy był. A ja w sumie to nie wiem, może on ma mój numer konta bankowego, tylko wpłaty nie. Jak to działa na Allegro? Wpłaty sprzedawca dostaje ode mnie czy od PayU za pośrednikiem? Chyba jest ciemno wam, ale w sumie teraz będę wyglądał tak za bardzo pomarańczą. Okej, dopiero po 3 mailach zdecydowałem się, to znaczy nie wiedziałem o tych mailach, postanowiłem napisać do sprzedawcy, co jest z tą paczką, wchodzę na maila, a tu wysłałem już 3 wiadomości, że ten, że tak naprawdę paczka została sprzedana w kwietniu. No to dałem mu numer konta bankowego, żeby mi zwrócił pieniądze. Zwrócił mi pieniądze, postanowiłem zakupić za to 3 inne minerały, o których już wam mówiłem. Mam nadzieję, że dojdą one szybko. I mam nadzieję, że znowu nie będzie, i mam nadzieję, że wśród nich nie będzie takiej aukcji, która została sprzedana, nie wiem, w styczniu. I jeszcze co bym chciał? Taka lista życzeń krótka. Ametyst, hematyt. No i co bym jeszcze chciał? Mam pomysł. Piszcie w komentarzach. Tylko jak ktoś pisze diament, to go osobiście zastrzelę. Ostatnio na Allegro była taka aukcja. Diament za 9 zł. Może wam jakoś zobrazuję ten okaz. To jest długopis. Tutaj się kończy jego ten nabój. To właśnie on był wielkości końcówki tego naboju. No, 9 zł warto wydać na taki diament. No ale co ja będę nagrywał wtedy? Mikroskopem? Była jeszcze jedna aukcja, diament za 60 zł. Niewiele większy, bo 2 mm na 2 mm. O, ciekawe, czy się da nagrywać mikroskopem na serio. Jeżeli chcę nagrywać okaz, to on musi mieć co najmniej 2 cm w którymkolwiek parametrze, w wymiarze. Czyli jeżeli chciałbym diament, który miałby chociażby 2 cm, to bym musiał zapłacić jakieś 1000, 2000, 10 tysięcy. Nie wiem, jaka jest wartość diamentu. Interesuje się tymi bardziej wartymi niż diament. Na przykład jeremiejwit. Nie. Albo minerały droższe od diamentu. Aha, dobra, są tylko kamienie droższe od złota. No dobra, złoto to jest kamień, złoto to jest metal. Kosmiczny gruz wydaje się na pierwszy rzut oka mało atrakcyjny. No w sumie sama nazwa mówi kosmiczny druz. Gruz. Czyli meteoryty. No dobra, meteoryty w sumie są warte i tak dalej. 4000 zł warte tak średnio, dobra. To tyle? Jeremiejwit, meteoryt. No to takimi minerałami, nie wiem, od diamentu, co może być. Macie takie zegarki? Chociaż nie, w sumie to będzie na następnego vloga. Także trzymajcie się. Nie, muszę się bardziej pożegnać. Także mam nadzieję, że wam się vlog spodobał. Wy wyczekujcie już pojutrze na vloga dotyczącego minerałów droższych od diamentu albo od złota, jeszcze pomyślę. Pora się z wami pożegnać, ja byłem Mineralis, wy byliście moimi widzami, trzymajcie się, no i cześć. Nie, no nie, no się po.